Jesteśmy w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Akurat jesteśmy w tej chwili w prezbiterium, a prezbiterium to jest wierna kopia kaplicy watykańskiej świętego Jana Pawła II. Tam, gdy wchodziło się do tej kaplicy, to było niesamowite wrażenie, niesamowite poruszenie. Ojciec Święty klęczał. Mamy w tym sanktuarium obraz Matki Bożej, przed którym Ojciec Święty modlił się, ten sam. Na 4 miesiące przed śmiercią Ojciec Święty podpisał Jan Paweł II na aureoli Pana Jezusa i to można widzieć, zobaczyć ten podpis, ucałował i dał świętej pamięci księdzu Mirosławowi Drozdkowi, kustoszowi sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Ksiądz Drozdek zachorował poważnie i powiedział, ja umrę, co ojcu dać. Po takich przekomarzaniach powiedziałem, księży, jeżeli tak, to ten obraz. A on powiedział, ale na ten obraz trzeba kościół wybudować. Ja mu powiedziałem, a ileż to roboty? A dlaczego? Bo jeżeli Pan Bóg buduje, Pan Bóg pomaga, to wszystko można zrobić. To sanktuarium mówi samo od siebie, a jeszcze bardziej mówi prezbiterium. Myślę, że wielu księży, biskupów, pewnie wszyscy byli w Watykanie i odprawiali przeświętą z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. I w tej kaplicy była ta Matka Boża. Ona jest autentyczna, z tej kaplicy. Wędrowała poprzez Zakopane i przybyła tutaj, do Torunia. Wszystkie mozaiki, wszystko co tu jest, wszystko tak zostało uczynione, jak było i jest do dziś dnia na Watykanie. Jest to dzieło w dużej mierze Ojca Świętego Pawła VI, bo jeszcze za jego czasów to prezbiterium tak piękne zostało zrobione. Oprócz obrazu Matki Bożej, tam z boku są relikwie. Relikwie bardzo cenne. Ksiądz Tadeusz wymusił na mnie, żeby te relikwie były wyjątkowe. Więc sporo tam jest krwi. Mówicie świętość. Oczywiście najbardziej świętość Ojca Świętego przejawiała się w modlitwie. To był człowiek modlitwy. Modlitwy nieustającej. Ktoś mówił, nazwał go człowiek modlitwa. I to nie wtedy, kiedy był już starszy od czasów młodzieńczych, od Wadowic. On poznał wartość modlitwy. Mówił do młodzieży, kto się modli, inaczej patrzy na życie. Także inaczej się to życie mu układa. Więc wracam się do wszystkich, zwłaszcza tutaj mamy tak liczne prezbiterium polskie. To jest droga do Pana Boga. Modlitwa i uświęcenie nasze, modlitwa. Mówię także do świeckich, bo czasem oni lepiej to rozumieją. Więc wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. Przede wszystkim biskupowi toruńskiemu, a także prowincjałowi, no i nade wszystko ojcu Tadeuszowi.
Mówię Tadeuszowi, bo te wszystkie dzieła poczynały się w sercu Ojca Świętego i księdza Tadeusza. Papież Franciszek wprost powiedział sanktuarium, a więc jest sanktuarium międzynarodowe, światowe, jeżeli papież ogłosił. Myśmy nie prosili Ojca Świętego o to nawet. Nie śmiałem. Nikt z nas nie śmiał mieć takich myśli. A tu Ojciec Święty i w chwili konsekracji został, ten kościół został sanktuarium. I jest to takie sanktuarium. Jest to niesamowity dar. Dla mnie jest to znak, jak zresztą całe radio, wszystko to jest znak. I widzę jakieś Boże prowadzenie, Boży plan. Trzeba tylko te plany odczytywać. To sanktuarium, jak i Radio Maria, telewizję, buduje cały czas grupa ludzi, tysiące ludzi. Nie wszyscy słuchacze, a szkoda, że nie wszyscy, ale tacy, którzy czują odpowiedzialność. Czują odpowiedzialność za ewangelizację, za Polskę, za Kościół, za Ewangelię w ludzkich sercach. Także to sanktuarium wybudowali. Ono jest piękne. Przepraszam, mówię wybudowali, a my jeszcze budujemy i zapraszamy dalej do budowania, bo jeszcze jest dużo do zrobienia. Mamy plany dla Polski, dla kształtowania Polaków, tak jak najwięksi Polacy. Pragniemy tego i wszystkim życzymy, wszystkim, żeby uczynili to, do czego zaprosił Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy rozpoczynał pontyfikat 22 października 1979 roku. Powiedział wtedy do całego świata, do wszystkich ludzi, nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. I widzimy po Polakach, którzy otworzyli drzwi Chrystusowi, drzwi swojego serca, jacy byli i jaka była Polska. I niech taka będzie. To jest nasze pragnienie i temu służymy. Beznadziejnie gasła w nas. Zawołałeś, żeby zstąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył, więc żegnała cię w niejednym oku za, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Jeśli chodzi o pielgrzymów, to z jednej strony oczywiście na pierwszym miejscu rodzina Radia Maria,
ale także mnóstwo tutaj pielgrzymów młodych, zwłaszcza młodzieży, która przybywa z różnych stron Polski, kiedy jadą na różne wakacje, w czasie tych wakacji, które były, ale też wyjeżdżają na tak zwane zielone szkoły i tutaj przybywają, ponieważ tutaj można uczyć się, i tak powinno być, uczyć się prawdziwej historii Polski. Często mówimy Polska Jana Pawła II, ten Kościół w sposób wyjątkowy nam o tej sytuacji też mówi. I również trzeba zaznaczyć, że bardzo wiele tutaj osób starszych, schorowanych na wózkach inwalidzkich, ponieważ oni dobrze pamiętają Ojca Świętego w tym ostatnim stadium jego ziemskiego życia, że sam był cierpiącym papieżem, człowiekiem, który był też na swoich ramionach dźwigał cierpienie, więc oni tym bardziej tutaj przybywają, a że jest taka ogromna możliwość i dobrze Kościół został dostosowany także do potrzeb ludzi na wózkach inwalidzkich czy ludzi starszych, mogą podejść pod same relikwie, gdzie Jan Paweł II tutaj w sposób szczególny też jest czczony w relikwiach, które otrzymaliśmy od kardynała Stanisława Dziwisza, który był osobistym sekretarzem Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że pielgrzymów nam nie będzie ubywało, ale nieustannie, tak jak do tej pory, będzie ich znacznie więcej i że ten cały rok tutaj sanktuarium będzie tętniło nadal życiem. Oczywiście liczymy na mieszkańców Torunia, Bydgoszczy, okolic, ponieważ no, oni są tutaj najbliżej i o każdej porze dnia mogą tutaj przybywać. Tym bardziej, że Kościół od godziny 6 rano już jest otwarty, 6:30 mamy już jucznia, więc też bardzo wcześnie modlitwy się tutaj odbywają. Potem są msze święte i bardzo cieszy się ta msza święta o godzinie 12 w południe, kiedy pielgrzymi mogą tutaj przybywać, by uczestniczyć we mszy świętej, a pół godziny wcześniej jest różaniec, bo jesteśmy w sanktuarium też maryjnym i wokół naszej świątyni, jak wiemy, tajemnice różańca, cztery części i papież różańca świętego, wiemy, Jan Paweł II, jak bardzo kochał różaniec, więc ten różaniec także tutaj codziennie jest po prostu odmawiany. Więc jeszcze raz wszystkich pielgrzymów zapraszam, aby to miejsce wyjątkowe nawiedzać, aby tutaj poczuć się jak u siebie w domu, ponieważ ta świątynia, jeszcze raz podkreślmy, jest i była budowana przez wszystkich Polaków w Polsce i poza jej granicami. Zwłaszcza cała rodzina Radia Maria cieszy się, że ma swoje takie wyjątkowe miejsce. No w tym roku wyjątkowym, bo 25 lat istnienia Radia Maria i ta piękna świątynia i ten cudowny obraz, przed którym papież się modlił, uświęcony obraz przez papieża. My wierzymy, że kiedyś koronacja tego obrazu nastąpi, ponieważ no, pielgrzymi sami już nam tutaj o tym mówią, że dokonują się już piękne sprawy, cuda dzięki Janowi Pawłowi II i Matce Najświętszej. Nazywamy ją gwiazdą nowej ewangelizacji, ponieważ Jan Paweł II w czasie, kiedy spotykał się z rodziną Radia Maria, bardzo często mówił o Maryi, gwiazda, jest ona gwiazdą nowej ewangelizacji. I oczywiście mamy hasło, które było na początku wypowiedziane przez Jana Pawła II, można powiedzieć prorocze słowa, nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Papież, który zachęca nas, abyśmy się nie lękali, ale całe swoje życie na Jezusie Chrystusie budowali. I widzimy tutaj też 34 postacie historyczne. Pan profesor Mieczysław Ryba te postacie wybiera. Oczywiście ojciec dyrektor, ojcowie biorą udział w dokonaniu jakby wyboru tych ludzi, którzy w historii zasłynęli jako ci, którzy otwierali swoje serca na Jezusa Chrystusa. To są święci błogosławieni, ale nie tylko. Bardzo wielu ludzi,
niektórych nazywamy wielkimi patriotami, zakochanymi w ojczyźnie naszej. I również obrazy, które są wymalowane, pan profesor Pil, on w sposób szczególny wymalował te obrazy i również na chórze sceny biblijne Starego Testamentu, zbawienie u Boga i Nowy Testament, zbawienie u Baranka, więc warto te sceny też zobaczyć, przypomnieć sobie Stary Testament, Nowy Testament, że to wszystko prowadzi do osoby Jezusa Chrystusa. Oczywiście dolna część kościoła, czyli kaplica pamięci polskich męczenników, 1059 nazwisk rodzin, osób indywidualnych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, ponieważ pomagali Żydom. Również rodzina Ulmów jest tam umieszczona, to jest wszystko udokumentowane i też trzeba pamiętać, że księża na plebaniach przechowywali Żydów i też życie stracili, więc w tej kaplicy my w sposób szczególny pielgrzymów prosimy, aby modlili się o pokój na świecie, bo czasy są bardzo niespokojne, też w ojczyźnie naszej i w naszych rodzinach tam są świece, menory żydowskie, te świece, świeczniki, aby tam małe świeczki zapalić po to, aby właśnie ten pokój wyprosić u Boga. Dziękuję najpierw bardzo gorąco, Bóg zapłać w tym miejscu za pomoc, za współpracę, za rozumienie tych spraw. Bóg zapłać za to i zapraszamy do tej świątyni, do tego sanktuarium na modlitwę, żeby modlić się przed tym obrazem, przed którym modlił się sam święty Jan Paweł II podczas całego swojego pontyfikatu. Maryjo niepokalana, zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną według Twojej woli. Uczyń ze mnie poszczuszne narzędzie w Twoich dłoniach. O Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania ludzki, ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie, ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas. Prowadź Radio Maria i bądź jego opiekunką. Amen.